Za parę godzin będziemy marnować swoje życia. Part 2. Łazanki gar zrobiony. Można wpisać na przymienny, popijając Bernem. Na starcie ruchu. Coś mi zeszło. No kurwa, ile bonów? Ta, z abonamentem niestety, Turki też płaczą, ale powiem wam, zaraz powiem wam newsy, co ten serwer nowy będzie miał. Znowu GameForge zaskakuje. Desperacja do potęgi Entei z ich strony aktualnie. Nie, jeżeli mi to przeszkadzało czy coś, nie, ale wiecie, tak jakoś, tak, jakiś podtekst tutaj czuję, nie? Typu... No, kończy nam się licencja na grę, to musimy wycisnąć jeszcze troszkę forsy. Oczywiście ja sobie pewnie dopowiadam i o ile oni rzeczy dają, to ja w szoku jestem. Dwa kupony sobie dam jeszcze na złomiarza. Czyli albo trzy nawet, czyli to i te dwa, a resztę użyjemy i uwaga, na starcie serwera Jakubek będzie miał, potężny Jakubian pierwszy będzie miał. Tyle. To dużo? Nie wiem. Ale git. Dzisiaj będziemy losować tego skina, bo zapisałem biernych widzów. I ten. I zrobimy to dzisiaj. Tak jak obiecałem, bo sobie przypomniałem, że jak tego nie zrobię, to powiedziałem, że doba dodatkowa wleci. To mówię, że to zrobimy. Dobra, zaraz pomówimy sobie o Twitch dropach, moi drodzy. W tym momencie GameForge daje więcej moim widzom niż mi. Ja dostałem kodik na 30 dni. A wy dostajecie super Twitch dropy, więc jutro nawet ja sobie jakiegoś mokra odpalę, żeby mi dało pedeki i innego, nie? No niestety, taka jest polityka super firmy GameForge'a. Anef streamerów i nazwijmy to youtuberów. Co do początków streama, no ciężko będzie, powiem wam, coraz bardziej sobie zdaję sprawę, że granie solo i rywalizowanie z Turkami jest ciężkie, granie. Więc jest taki plan, żeby w marcu zagrać z Wojtkiem Plasmanią na jednym koncie. Ale zobaczymy. W grudniu nie będę grał, bo to jest tymczasowy serwer, więc pewnie będę się tam odbywał po City. No nie chodzi o kolegów, że mam czy nie mam, ale wiesz, zaufać komuś, a po drugie sami nowicjusze tu grają, nie? Wiesz, daj komuś dostęp do konta, gdzie twoje konto jest warte 70 tysięcy na przykład, albo 50, albo nawet i 10 tysięcy niech będzie, nie? Dla tych hejterów znanych. Wiesz. Jakbym miał dziewczynę, nawet dziewczynie bym nie dał pasów. Matce bym k***a nie dał. To nie o to chodzi, nie? Dlatego najlepiej byłoby stworzyć nowe konto i jakoś to ogarnąć, nie? Mam nadzieję, że serwer wystartuje o 10. Będzie się dużo ludzi. Jest już potwierdzone, że dużo Niemców i Hiszpanów wejdzie. Oni kładą żur na klasę zachodni. Więc no, GameForge ma problem, nie? Ale to już nie mój problem, nazwijmy to. Na moim zamiarze mam SM-ów 10 tysięcy. To mi na razie wystarczy. Idziemy wystawić sobie ten łuk i parę tych talików, ale no najgorzej będzie V2, nie? Powiem wam, jeżeli ktoś z was nie przyjdzie na start serwera dopiero później, wow, no współczuję w chuj, nie? Znaczy ja też sobie będę współczuć jak i utknę na parę godzin tylko dlatego, że tam jest, będzie dużo ludzi. Mówię, ja trochę pograłem sobie prywatnie. Taktyki sobie porobiłem, mniej więcej wiem co mam porobić. Ale wiecie, nie? Testowanie to na pustym serwerze, nawet z licznikiem w dupie, to jest nic, nie? To jest, ta wiedza jest nic nie warta. Bo co innego samemu sobie testować, a co innego jak jest trochę peoples na serwerze, nie? Jednak to robi różnicę trochę. No ale zobaczymy. Więc jedziemy po kolei, widzowie. Pierwsza sprawa to dzisiaj GameForge udostępnił Twitch dropy i się okazało, że Twitch dropy są lepsze niż ja dostaję od GameForge'a jako influencer. Dla tych, co nie wiedzą, od GameForge dostałem kod
za po wartości 5 zł za promowanie serwera Onyx, rozumiecie, nie? Gdzie ja mam już 300 rejestracji z Deflinka na starcie, za jeden film. No ale według nich to spoko, masz tu 5 zł. Musicie podpiąć konto Gameforge'a z Twitchem i tu macie napisane, po 30 minutach macie PDK na 3 dni. Wow. To akurat syf. Dodania, spoko, jak ktoś porobi multikonta, to działa podobno na każdy serwer. To są te teleportacje, runy, to na początku nie będzie potrzebne. Feniks na luta i money. Money i X-Spring, te dwie rzeczy, no Feniks też spoko, ale te dwie rzeczy, wow, nie? Jak sobie o tym pomyślę, że na stacji takie coś, ale w kole będzie money, więc... I też będą pedeki, więc... No jajca w to. Czy powiem wam, na pewno to zwiększy oglądalność na Twitchu, ale czy to ma dla mnie znaczenie? Moim zdaniem nie. W sensie, ten drop, jeżeli będzie w kole cały do zdobycia, a będzie nowe koło, pokażę wam, no to jeżeli mani jest w kole, no to ja szybciej zdobędę z koła, niż by z tego dropa, bo by dopiero po 8 godzinach. A ja sobie tego mani wylosuję, nie? Mani na 30 dni, bruz do podnoszenia, medal bohatera to syf, nie? Ale tak to mówię, to nie ma co. Czerwony las ma tylko 2 razy słabszy exp, tam 2,5 razy słabszy exp niż pająki w V2. Więc jak miałbym się zastanowić i nie byłoby miejsca V2, czerwony las zostaje, nie? Ale to już te żarówa i do przodu, nie? Trzeba lecieć. Przynajmniej. Handlarz będzie. Johara też będzie, ale... Ja nie mam zamiaru gaszać na serwerze, w sensie, że ktoś powie pół roku albo coś. Ja po prostu chcę wycisnąć więcej niż w ten serwer, to jest mój plan. A na to będzie handlarz. Ja nie widzę sensu robić Juhary na poważnie, poza początkowymi fazami. Tyle ilu ludzi tu będzie, to my sami się przekonacie jutro. A po co ja w ogóle spoileruję? Sami się przekonacie. To jest dobry serwer na zarobek. I tego się trzeba trzymać. I tyle. Losujemy skina. Skin o wartości 500, nazwijmy to. Wpisałem tych, co mają suba powyżej 2 miesięcy. Dobra. Kto wygrywa? Mam nadzieję, że ta osoba się zgłosi. Jeżeli się nie zgłosi, to zalosujemy znowu za parę dni. Wpisane. Nowy jestem SB, a to wiem, on często wchodzi. No dobra, no to git. Nie ma co się napinać, no mówię, sami sobie wybierzcie, czy chcecie grać na poważnie, czy grać złomiarza, handlarza. Nie mam zamiaru was przekonywać, mówię o tych hejterach, co na Anadolu 100 zł PSC i szkoda, bo dostali na komunię świętą. Trudno, ja też straciłem dużo kasy na Anadolu, ale nie będę płakał. Trzeba jechać do przodu i tyle no. Mam SM-y, sami widzicie, że zainwestowałem. Szczególnie te EQ, które sprzedałem, najwięcej mi dało. Też tu widziałem ponad tysiaka. Happy będzie po starcie dopiero, bo już było. Jeżeli chodzi o surę, czemu surą, a nie szamanem? Z tego właśnie względu, że ja mam zamiar dotknąć Johary. Szaman będzie miał czas łatwo, bo ma ten system duży, więc dwa razy będzie więcej był ze skilli. Więc jestem przekonany, że dużo turków pójdzie z szamanami. Ale sura na początku ma tą przewagę dalej nad tymi postaciami. Oni będą mieli przewagę, dopóki dopóki będą mieli broń wężową. Dopóki jej nie będą mieli, to ja mam przewagę. Jak już ją zdobędą, no to ja mam nie? A zanim to nastąpi, to wiecie, emocje wygasną, wiadomo, nie? Wtedy pójdę na handlarza, powiem, że już nie ma co dalej z nimi realizować. Będę wmawiał wszystkim, że było super, dostali nara, nie? I ja wyjdę zwycięsko i Jakub na topce. Bo ja to powiedziałem głośno. Hydre? Ninja, nie? Systemem dusz to i sztyletami z buta ubijesz Hydre. Bez salika nawet. Bo pamiętajcie, że te wąsate z... Mogą mi ksuć, jak będą w strachu, że wyprzedzam ich z levelem. Na 200% jakieś zlecenie pójdzie na moją postać, żeby mi ksuć albo coś. Bo mówię, Turki w strachu. No parę Turków się mnie boi, nie? To widać,
tą ekscytacją, że ja gram w ogóle na nowym serwerze. Teraz nam nie będą zwracać uwagę, nie? No bo przecież jako jedyny inspirowałem. Nie pokonali mnie, a ja często jak zmieniałem wachlarzy i dzwony, to im widziałem. Plan jest taki, że ja pójdę spać i zrobię, dopóki nie postawimy autołowy w V2, V3, nie? W AV2, chciałem powiedzieć. Więc jutro będzie zabawnie. Być może jak to szybko zrobimy, to nawet bijemy setny level i zrobimy firsta. Jak Furion swoje niemieckie rajstopy i majtki ściśnie, żeby była druga osoba setnym levelem. I byłoby gitówka, nie? Pokazać Turkom, gdzie raki zimują. Gildia będzie się nazywała Okno Życia. Brzmi świetnie. A tak ogólnie, jaką własną postaci będziecie grali? O, zróbmy ankietę w sumie. Wojo, Sura, Szaman, Ninja. 36% dało głosów na Woja. Zaraz mówię, jak będziecie chcieli do gildii i będziecie grali aurami, nie dodaję was do gildii. Nikana jeszcze rozumiem, bo daje tam buffy. Wojo tylko slota będzie zajmował. Będę sprawdzał, jak to ma jakieś skille. Jak zobaczę aurę, nawet nie pisz do mnie o gildię. Patrzcie, ile mi daje na odpalonej alchemii czaru. A nie mam teraz na inta rzeczy założonych zbytnio. 866. Ile takie wasze aura da? Mniej o wiele? Przecież jak Sura bije więcej szarowanym już czas niż body. Taki jest poziom teraz systemowy. Jakby zrobić je listę, nie? No to powiem wam, że najlepszy będzie w tym momencie szaman, ale to na endgame'ie. Potem jest Sura WP i poniżej egzekwo macie ninja z BM-em w sumie. A potem... No może mental jeszcze by się łapał, egzekwo z ninjom, nie? Ale potem macie długo nic i dopiero macie Likana Woja. No ja właśnie to bym chciał zrobić, nie? To. Wydaje mi się, że jak oprócz mnie ktoś szybko wbije setny level, to je mamy do zdobycia. I ktoś powie, wow, 300 tysięcy SM, żeby mieć na Zara. Ale to nie o to chodzi, że mi zależy na tym dropie, bo mam to w dupie. Chodzi o to, żeby wąsaczowi pokazać Zodiak jak najbardziej w sobotę o 21 czy tam drugiej spróbujemy. Berana nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale same te nagrody nie są jakieś wybitne. Obronę statku bardzo bym chciał, bo jeszcze ta aury, ale raczej ciężko będzie, nie? A reszta są te ulepszone dungeony, to pewnie zdobimy któryś, bo to nie jest jakiś problem. Może bym się pokusił o bicie sobie z tego levela, żeby lecieć z tym levelem, nie patrzeć na nic. Ale z drugiej strony nie wiem, jak inni będą grali. Jeszcze ze streamu wbija na nowy serwer? Nie ma pojęcia. Na pewno topka będzie... Inaczej. XN się przylepi, jak dostanie na TFT i zobaczy, że będę miał dużo widzów na Twitchu, jeżeli będę miał dużo widzów na Twitchu. Kupon tak samo. Bo ja widziałem, że im te TFT zbytnio nie idzie. Nie, żebym ja był specjalistą, ale jak dostajesz co drugim meczu w p***u, no to coś trzeba się zastanowić nad tym, coś się ugra czy nie, nie? O 10. Stream będzie trwał, ostatni stream trwał prawie miesiąc, 3,5 tygodnia trwał. Czy pobijemy ten rekord, raczej wątpię, ale stawki nie będę zmieniał, nie? Więc możecie jechać ile chcecie, mi to zwisa. Tak czy siak, to mamy dobę ze startu i super. Wojtek ta spania, on gra na Polsce. Będziemy się z niego śmiali jak gra. Ale będę się śmiał, jak będzie tam 500 online na Polsce maksymalnie. Albo będę się śmiał, jak mu do końca życia będą ta spania wypominać, że promował Polaka, a potem po tygodniu skończył, bo ktoś mu dał dobrą ofertę z Priba. I potem wszyscy muszą do Jakubcia, Jakub! Ten Wojtek skamował, ale ty zawsze! Wiadomo, co po tobie się można spodziewać. Ja jestem rudy, każdy wie, że ja skamuję. A tam wiecie, ufają na słowo i w ogóle innym influencerom. A ja mówię wprost, nie? Nie no, te wolne na początku na pewno zejdą. Ale ten serwer szybko się wyludni na Polsce, jeszcze szybciej na Turku. A oni to robią tylko po to, żeby odzyskać wony i przenieść wszystko na Polyphemosa, nie? Dominacja będzie, jak będziemy z V2. Założę się, że mi pewnie neta, prąd, pies na listwę, komputer się spali,
Nie wiem, coś się musi odbywać. Ja coś czuję, że przed północą nie wyjdę z V2, V3. Coś tak, tak gdzieś z tyłu głowy mam to tam, mam taką informację, że jednak tam pokibluję trochę dłużej. No, kominiarz przyjdzie nagle, rurę komuś wypili, nie wiem, remont będzie dachu, nie wiem. Przyjazna kraina. Uwielbiam, jak koleś wyzywa wszystkich dookoła, a nazywa swój serwer przyjazną krainą. Chciałbym mieć taki kolus jak on, nie? Powiem wam. Tego netery tu. Potem wam pokażę moją mini zbrojownię. Miesięcznie 5 złotych kosztuje. Jest tam tylko jeden set. Poziom 10. Co tam, ziomek? Ale kupimy już poziom 30 może. Co tam, ziomuś? Po 30 mi się wydaje, że jeszcze szybciej kopałaby ten neteryt. Znaczy... Patrzcie, bo dawno jeszcze nie widzieli szczurka, nie? Szczurek żyje, widzicie? No. Nie no, Justaka ma przy... On opowiadał dzisiaj Justaka Games, że miał rentę, czy tam ma, i stara mu za całą rentę i daje mu na co dwa miesiące 50 zł. Rozumiecie, k***a? Że Justaka Games jakby wszedł na start serwera, nawet na channelu 6 i wszedłby do V2, a nawet nie do V2, ale do M1, to by mu kompa rozdawał chyba. Tworzę skrzynkę na 30, nie będę mieć kompletnie miejsca. Plus, weźmiemy jeszcze do tego 100% z Uriel. On wie o takich rzeczach? Już exp będzie nam szybciej leciał niż leciał. Następna seria robię z Justaka Games na jednym koncie. Czuję, że to będzie coś, na czym się wybije. I będę sławny. A już planowałem to w poprzednim odcinku zrobić, ale nie. Ja i mój pet. Czyli tak. 100% exp od Uriel, plus 100% z butelki, plus 20% doświadczenia z potworów, w sensie 20 level przewagi, to daje nam kolejne 100%. Co on mówi? Powiedzcie mi, czy to jest jakaś wiedza zakazana, gdzie ja się dowiaduję nowe rzeczy? Od kiedy przewaga levelowa to więcej expa? Bo ja nie rozumiem. Więc, no ten 30, że niby więcej, że niby masz więcej expa, jak jest większa różnica levelowa. Exp jest zawsze taki sam. Jak dopiero jak ty masz większy level od moba, to się trochę zmniejszy, ale to niewiele, to nie ma różnicy w sumie, aż takiej. Ale że masz więcej expa, bo masz mniejszy level, to tak nie działa. Jest to łatwo sprawdzić. Aż się boję, co to będzie teraz. Nie ten przycisk, moi drodzy. Nie ten przycisk. I zobaczcie, no prawie cały... Powiem wam, ja mu współczuję, że gra na takich lagach, aż bym mojego laptopa wysłał, nie? Ale czuję, żeby poszedł na sel. Exp. Mam laptopa, którego nie używam, za tysiaka. Tam jest chyba Intel i4. 16 GB RAM, bez karty graficznej, ale wydaje mi się, że byłoby to lepsze niż to. W 2 minuty. Bo dostaje 23 tysiące. I 5. Beta puściłem i się dajecie jak z... Nie mogę się czekać, jak będziemy dzień w dzień po 15 godzin dziennie grać w Betina. Brakowało mi tego, powiem wam. Brakowało mi tego płaczu. O, znowu z psem poszedł. O, znowu poszedł spać. Znowu w... I te płacze za każdym razem, jak tylko do klopa pójdę siku. Znowu go nie ma, znowu. Ech, zobaczymy. Ile gruba śpi. O, znowu czatu nie czytaj. Znowu nie czyta czatu. No tam było, jakie jeszcze tam były takie wymówki topowe? Czat? Ile ten gruba śpi? Albo je? O, znowu idzie się kąpać? Na dobę mam 6 godzin dla siebie. Spanie i wychodzenie z psem, to się wlicza. Jak będzie dłużej... Mnie nie będzie, to doliczamy czas automatycznie. Stawka też się nie zmieni, więc git. Oby jutro ten start wypalił. Dobra, ja spadam. Widzimy się tomorrow. Mam nadzieję, że będziecie od startu.
Bo ja bym się chciał przespać 8 godzin. Dlatego dzisiaj streama długo nie będę robił. Trzymajcie się, widzimy się jutro na Narcia.